Gdy każdy z nas na swój sposób walczy z pandemią koronawirusa, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ma zastrzeżenia do funkcjonowania Światowej Organizacji Zdrowia. I o tym już teraz na antenie telewizji w Polsce.pl porozmawiam z moimi państwa gośćmi, którymi są Artur Wróblewski, politolog, Uczelnia Łazarskiego. Witam serdecznie. Oraz dzień Tomasz dobry. Winiarski, dziennik związkowy Chicago. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie również. Dzień dobry, witam. No i panowie, jak to jest z tą całą sytuacją na linii Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, a WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, bowiem Donald Trump oskarża Światową Organizację Zdrowia o niewłaściwe zarządzanie przed wybuchem pandemii koronawirusa. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych brak zdecydowanych działań WHO stworzył zagrożenie dla społeczności międzynarodowej. Pytanie zatem, czy Donald Trump idzie na wojnę ze Światową Organizacją Zdrowia? Artur Wróblewski. Prezydent Donald Trump na początku miał chyba dobrą wolę i w ogóle uważam, że ma generalnie dobrą wolę, bo przecież 24 stycznia chwalił Chiny za to, że dobrze sobie radzą z pandemią. Później 29 stycznia Peter Navarro, jego doradca do spraw ekonomii, profesor Kalifornii, kontrowersyjny dla niektórych, dał mu raport, z którego wynikało, że źle sobie, że Chińczycy ukrywają to, co się działo z pandemią w Chinach. I wtedy zaczął się też atak prezydenta, nie tylko na Chińczyków, prezydenta Trumpa, ale również na WHO, ponieważ WHO nie wysłała ani w styczniu, ani w lutym misji medycznej do Chin. Co więcej, chwaliła Chińczyków, że sobie dobrze z pandemią radzą, a przypomnijmy, że według niektórych ustaleń uważa się, chociażby tu chodzi o wywiad, powiem dokładnie, uważa się, że dużo więcej Chińczyków zmarło i że są ukryte statystyki. Wiemy, że prawie 22 miliony abonentów telefonu zniknęło. Jeśli nawet przyjmiemy, że 10% z nich nie zrezygnowało z telefonu, tylko umarło, to byłoby ponad 1 milion osób, które mogły umrzeć w Chinach, a my słyszymy o tak naprawdę niewielu przypadkach. I o to Trumpowi chodziło, że WHO nie działała aktywnie. Co więcej, ostatnio wysłali misję 5-dniową do Białorusi i stwierdzili, że prezydent Łukaszenka świetnie sobie radzi z wszystkimi problemami. No i pojawiła się postać Gebrehesosa, Tedrosa Gebrehesosa, to jest szef WHO, który tak naprawdę no, jest winiony o to, że tak mało zadziałał. Niektórzy też mówią, że nie krytykował Chin, bo on był związany w Etiopii jako student w latach 80. z marksistowskimi ruchami, bo on z Etiopii pochodzi, prawda? Był zresztą 7 lat ministrem zdrowia i miał zasługi, bo zlikwidował tam i malarię, bo tam szczepionki wprowadził, jakąś tam cholerę i tak dalej. Także śmiertelność dzieci spadła w tym czasie, kiedy on przez 7 lat do 2012 roku. To teraz pytanie, roku, panie redaktorze, czy Donald Trump celnie punktuje Światową Organizację Zdrowia? Moim zdaniem tak, jak najbardziej. Ja tu jeszcze bym przypomniał, że to stanowisko Donalda Trumpa wobec Chin i tego, jak one sobie radzą z koronawirusem, też się zmieniało i miało prawo się zmieniać, tak jak mój szanowny przedmówca raczył zaznaczyć, bo dostawał kolejne nowe informacje, prawda? Więc jako prezydent zmieniał swoją narrację. To też miało wpływ na tą zmianę tej narracji. Moim zdaniem takie zachowanie Chin bardzo buńczuczne, nazwijmy to tak kolokwialnie, polegające na oskarżaniu na przykład żołnierzy amerykańskich o to, że oni mogli przynieść koronawirusa, albo na przykład szantaże, które miały miejsce ze strony, no można powiedzieć, władz chińskich, ponieważ one wyszły bezpośrednio spod mediów państwowych, które są kontrolowane przez partię komunistyczną, gdzie Chińczycy grozili wprost Ameryce zatrzymaniem dostaw leków, które są tak kluczowe w walce z koronawirusem, a niestety Ameryka jest obecnie bardzo uzależniona od produkcji leków w Chinach. Mówimy o ponad 90% antybiotyków, masek, respiratorów, różnych innych też leków. Więc tutaj prezydent Trump ma prawo być wściekły i moim zdaniem... Ale to jest wściekły na Chiny, czy jest wściekły na Światową Organizację Zdrowia? A może jeżeli jest wściekły na Chiny, to się w takim razie odbije na Światowej Organizacji Zdrowia? Jest wściekły na Chiny oraz na sytuację, którą obserwuje WHO, czyli takie uzależnienie WHO od Chin.
szef WHO to jest polityk etiopski, tak jak mój przedmówca mówił, który mało tego, że jako student mógł mieć te związki takie powiedzmy z komunizmem, to także jeszcze wywodzi się z partii, która do początku lat 90. była partią właściwie taką komunistyczną, tak, prosowiecką. Sam szef WHO ma dobre relacje z Putinem oraz z właśnie Xi Jinpingiem i mówi się o tym, że jego kandydaturę załatwiły Chiny de facto, które inwestują bardzo mocno w Etiopii i pomogły się Etiopii rozwijać, więc oraz inwestują w wielu innych bardzo biednych krajach, między innymi Afryki, w ten sposób szantażując te kraje, żeby popierały odpowiednią kandydaturę na przykład na szefa WHO. To jest pierwszy szef WHO, który nie jest lekarzem. Także tutaj do niego jest cały szereg zastrzeżeń. No właśnie, tutaj wiele tych wątków związanych z polityką również się pojawia. To ja zapytam teraz, czy w takim razie Światowa Organizacja Zdrowia jest instytucją, organizacją apolityczną, bo wydawałoby się, że taka być powinna. Artur Wróblewski. Tutaj dodam tylko, że prezydent Donald Trump jeszcze zasugerował, że WHO raz zbagatelizowało zagrożenie, jakie stanowił nowy koronawirus, i organizacja według prezydenta Trumpa miała wiedzieć o śmiertelności, ale postanowiła ukryć ten fakt przed światem. Jak to wygląda z pana perspektywy, pan Artur Wróblewski? Wygląda tak, że pan Tedros, szef WHO, wiedział o śmiertelności, ale po prostu bali się krytykować Chiny, bo tak jak mówiliśmy, szef WHO jest nastawiony pozytywnie do Chin, do Białorusi, do Rosji, dlatego że dzięki ich głosom wygrał też wybory i będzie kontynuował swoją misję w WHO. Problem pojawił się w ogóle w systemie Narodów Zjednoczonych, gdzie mamy tych 5 głównych organów i 15 wyspecjalizowanych, że tam jest ta kolegialność, a dzisiaj istnieje bardzo dużo krajów autorytarnych albo antyzachodnich, antyamerykańskich, które budują koalicje. I Amerykanie wyszli z założenia, to znaczy Trump, bo Obama nie. Trump wyszedł z założenia, że chwileczkę, jako ten suwerennościowy prezydent, można powiedzieć, dlaczego my mamy płacić na takie organizacje wyspecjalizowane jak WHO, FAO, czy też na przykład UNESCO, które są w rękach, jak w przypadku FAO, WHO, czyli Organizacji do Spraw Przemysłu Narodów Zjednoczonych, w rękach chińskich. I oni kontrolują sytuację. Proszę zauważyć, że 1 stycznia zeszłego roku, co się wydarzyło? Prezydent Trump i USA razem z Izraelem wystąpiły z UNESCO. Ponieważ UNESCO też stało się tubą propagandową tak naprawdę świata arabskiego czy świata islamskiego, antyamerykańskiego, i przyjęło i jako pełnego członka Organizację Wyzwolenia Palestyny, prawda, potępiało ciągle rezolucjami chociażby Izrael. I dlatego Amerykanie uznali, nie będziemy płacić za coś, co tak naprawdę ciągle nas krytykuje. Przypomnę jeszcze, że Amerykanie zawiesili swoje działanie w Radzie Praw Człowieka, dawnej Komisji Praw Człowieka, bo tam potępiano zawsze Izrael na przykład, czy Stany Zjednoczone za jakieś nadużycia w Iraku, a nigdy nie potępiano tak naprawdę krajów takich jak chociażby Iran, czy inne kraje, które nie są demokratyczne, Białoruś na przykład. Także Amerykanie postanowili wstrzymać kurek z pieniędzmi. Na WHO wydaje się około 4,4 miliardy dolarów. Czy to jest dużo? Nie. Bo to jest chyba przychód większego szpitala w Nowym Jorku na przykład, mniej więcej roczny, a to chyba nawet na 2 lata. Ale tu chodzi bardziej o symbol. Jeszcze powiem, że 2 lata temu, we wrześniu 2018 roku, Amerykanie wstrzymali, ograniczyli też płatności, czy nawet wcześniej troszeczkę, płatności na radę, na operacje pokojowe. 28% budżetu na operacje pokojowe wpłacali Amerykanie, zredukowali to do 25%, a na przykład Rosjanie tylko 5% z kawałkiem płacą na operacje pokojowe, a mają ogromny wpływ na to, co się dzieje teraz chociażby w Narodach Zjednoczonych. Również Amerykanie ograniczyli budżet na jeszcze innych kilka, to znaczy swój wkład, na przykład na ten operacyjny budżet Organizacji Narodów Zjednoczonych roczny. A może w tym wszystkim jest też tak, że prezydent Donald Trump chce w pewien sposób odwrócić uwagę od bardzo trudnej sytuacji, która jest w Stanach Zjednoczonych. No tutaj warto, myślę, powiedzieć o tym, że zmarło już w Stanach ponad 40 tysięcy osób, to najwięcej na świecie. No sytuacja jest bardzo trudna, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Może prezydent Trump właśnie chce w pewien sposób odwrócić uwagę, może chce zjednoczyć, nie wiem, społeczeństwo w takiej walce również przeciwko WHO, przeciwko Chinom, jeżeli chodzi o pandemię koronawirusa, panie redaktorze.
Ja pamiętam, jak pod koniec marca władze WHO chwaliły działania administracji Donalda Trumpa, mówiąc, że to jest modelowe wręcz działanie. Powiem szczerze, w bardzo takich mocnych słowach je chwaliły administrację Trumpa, aż byłem w szoku. I mówiliśmy tu na przykład o takich kwestiach, jak bardzo dobre dogadywanie się z prywatnym biznesem, chociażby w celu produkcji respiratorów, prawda? Trump miał możliwość powołania się na takie prawo amerykańskie sięgające jeszcze lat 50., które by zmuszało niektóre firmy po prostu bez pytania ich o zgodę, mówiąc w uproszczeniu, żeby przestawiały tą produkcję na takie kluczowe elementy, chociażby jak właśnie w czasie wojny to mogą być jakieś elementy wojskowe, a w czasie zagrożenia pandemii na przykład medykamenty czy właśnie ventilators, czyli respiratory. Natomiast właśnie Donald Trump porozmawiał się z wielkimi koncernami samochodowymi, żeby te właśnie przestawiały tą produkcję, i to WHO dostrzegło. Także ci wszyscy, którzy krytykują Trumpa, chociażby za tą jego rzekomą hipokryzję, że na początku sam chwalił Chiny, a teraz i mówił trochę tak jak WHO, a teraz zarzuca WHO, że nie domaga się od Chin wyjaśnień, że chwali Chiny za rzekomą transparentność, no to ci ludzie muszą pamiętać także, że to samo WHO, które oni popierają, Trumpa jakby wysiłki doceniło w kwestii zwalczania pandemii. Ja myślę też, że tutaj wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa u wielu osób no, wywołają pewną takie pytanie o zasadność w ogóle funkcjonowania Światowej Organizacji Zdrowia w takiej formie. Czy rzeczywiście to funkcjonowanie w takiej formie, zaznaczam, w jakiej jest teraz, czyli gdzieś w tej takiej wojence również politycznej, ma sens? Pan Artur Wróblewski. Proszę, pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy skazani na Organizację Narodów Zjednoczonych, bo nic innego nie wymyślono, czyli pewną kolektywność decyzji. Natomiast większość w tej chwili, w latach 60. mieliśmy wysyp państw w Afryce, czyli w krajach kiedyś mówiono trzeciego świata, i większość no, mają ci, którzy sympatyzują, nie wiem, z Chinami, czy też krytykują kapitalizm i Stany Zjednoczone, i pojawia się napięcie, że Amerykanie płacą 20% na zwykły budżet ONZ-u co roku, to jest na ten operacyjny 5,4 gdzieś miliardy, na, tak jak mówiłem, to znaczy ten budżet tyle wynosi, Amerykanie 20%, 1/5 tego płacą. Na budżet operacji pokojowych 28% płacili z 6,6 miliardów. To nie są duże sumy na Amerykę, bo pamiętajmy, że prawie 720 miliardów Amerykanie płacą rocznie tylko na Departament Obrony. Jednak chodzi tutaj o pewnego rodzaju symbol i zmianę no, narracji. Już się pojawiła zmiana narracji, na przykład w tej wspomnianej przeze mnie organizacji UNESCO, czyli do spraw kultury, nauki, współpracy edukacyjnej, ponieważ tam w ostatnim czasie nie przyjęto żadnej antyizraelskiej, potępiającej Izrael już rezolucji. Więc tam też idą po rozum do głowy, że bez Ameryki ta organizacja nie będzie miała pieniędzy, a tam mamy rzesze beneficjentów tych stanowisk wspaniałych. Więc ja myślę, że Trump bardzo dobrze, że tupnął nogą. Muszą być takie postacie heglowskie, wielkie w historii, których nie lubimy, ale później docenimy jej wpływ, że tupnął w nogą, trochę może jako prostak czasami się zachowuje, ale potrzebny był taki Trump, bicz Boży, na pewnego rodzaju patologie, które się pojawiły. On sam nie jest oczywiście kryształowy, ale to, że na przykład huknął na Organizację Narodów Zjednoczonych, to i dobrze. Pamiętajmy jednak, że Amerykanie nie chcą rozmontować ONZ-u. Liga Narodów nie funkcjonowała dobrze i pamiętamy, że doszło do II wojny światowej i dojścia Hitlera do władzy. Zatem myślę, że tutaj chodzi o zawirowanie takie krótkoterminowe. Przypomnę jeszcze, że z UNESCO wyszedł już Reagan chyba w 83 roku i Amerykanie dopiero powrócili, jeśli dobrze pamiętam, w 2001 roku do tej organizacji. Więc już dawniej troszeczkę strofowano, a przecież Clinton wtedy później był i też nie wstąpił, więc już dawniej Amerykanie widzieli, że coś jest nie tak z tymi niesamodzielnymi politykami w stylu tego Tedrosa z Etiopii jako szefa WHO. Oni też muszą bardziej wyważyć to, co robią, i być bardziej transparentni w tym, co robią. I słusznie pan redaktor zauważył wcześniej też, że Trump przecież i przywołał Stafforda, ustawę z 1950 roku z wojny koreańskiej, po to, żeby nakazać General Motors, GM, czyli producentom samochodów, produkowanie respiratorów. To panie redaktorze, tutaj na koniec jeszcze naszej rozmowy dopytam, czy rzeczywiście Donald Trump, czy jego działania w tym momencie otrzeźwią w jakiś sposób funkcjonowanie Światowej Organizacji Zdrowia?
Moim zdaniem tak, ja tu się z moim przedmówcą zgadzam i uważam, że analogiczna sytuacja działania Trumpa widzimy na przykładzie NATO. Trump także, tak jak mój przedmówca powiedział, jest pro-ONZ i jest też pro-NATO, natomiast tupnął nogą swego czasu na przywódców krajów natowskich, których wielka część nie płaci tyle, ile się zobowiązała. Mówimy o poziomie 2% PKB na obronność, więc jakby moim zdaniem są metody Trumpa, które czasami mogą się niektórym komentatorom wydawać takie szokujące, no bo to jest niespotykane, szczególnie po kadencji Obamy, żeby amerykański prezydent tak mocno tutaj artykułował swoją politykę i domagał się właśnie tego, że jak Ameryka na coś płaci, no to nie można oczekiwać, że Ameryka będzie cały czas bankomatem dla wszystkich państw, które potem Amerykę, mówiąc kolokwialnie, ignorują, głosują. I tu musimy, panowie, postawić kropkę. Tomasz Winierski, Dziennik Związkowy Chicago, Artur Wróblewski, politolog Uczelnia Łazarskiego, byli moimi i państwa gośćmi. Panowie, dziękuję, zdrowia życzę, wszystkiego dobrego. Państwa zachęcam do pozostania z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl. Wracamy już za moment.